Siemanko wszystkim. Dzisiaj, jak widzicie, mam nakrycie głowy, bo wybieram się do pasieki. Jak widzicie, pogoda jest ładna. Pogoda jest naprawdę bardzo ładna. Coraz bliżej jest tej upragnionej, pięknej wiosny. Nie tej deszczowej, ale tej słonecznej. No i wymagane są pewne zabiegi pielęgnacyjne i nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, ale też takie bardziej porządkowe w ulach. I dzisiaj zakładamy kraty odgrodowe. Po co kraty odgrodowe? Ano po to, żeby matka nie przechodziła nam z rodni do miodni, żeby przy odbieraniu miodu nie trzeba było się bawić, szukać, zastanawiać, czy się ją gdzieś tam zgniotło, czy nie. Po prostu zbieramy czyste rameczki, otrzepujemy tylko pszczołę i... No i działamy, nie? Zatem co? Zapraszam Was na seans. Zatem, moi drodzy, jakie kraty będziemy montować? No, że jest to ul wielkopolski, 12-ramkowy, no to zapewne tego rozmiaru. Ale są to kraty, jeśli dobrze pamiętam, windurowe. One są takie dosyć, jakby wam to powiedzieć, no po prostu cienkie. Są cienkie. Są. Pierwszy raz je w tym roku montujemy, wcześniej były takie grubsze. No i będziemy je tak naprawdę testować. Czytaliśmy dużo opinii, że warto coś takiego spróbować, bo jest ponoć przy tym łatwiejszy odzysk kitu, czyli tak zwanego propolisu. Czy to się sprawdzi? Nie wiem. Jest to pierwszy sezon tak naprawdę, kiedy to będziemy robić, więc znowu czas pokaże. Zgrabnie to w miarę idzie. Zostało tylko dwa uliki małe. No niestety tutaj, jak widzicie, jest puste miejsce. Dlaczego? No bo przykra historia, że nam jeden ul, jeden rój nam zleciał. No nie wiem, czy matka dziś wyleciała na oblot, czy co, nie wróciła. W każdym razie no to jednego jesteśmy na minusie. Ale przy 9 myślę, że jakiś jeden bądź dwa odkłady zobaczymy, jak to się będzie rodziło, czy nie będzie problemu z matkami. Myślę, że coś nam się uda tutaj zagospodarować. Jak widzicie, poduchy jeszcze są, bo jednak te nocki nie są takie ciepłe. A matka przy tym wczesnym czerwieniu, no to potrzebuje trochę ciepła, nie? Jak widzicie, nasze ule w większości składają się z dwóch, że tak powiem, elementów głównych, tak? No bo nie liczę donicy, nie liczę daska, bo to są takie elementy stałe. Ale mamy dwa korpusy. I właśnie te dwa korpusy będziemy od siebie oddzielać tą kratą odgrodową. Tutaj mianowicie będzie rodnia, czyli część, w której matka się będzie rozmnażać, w której będzie składała jajeczka. A tutaj będzie część tak zwana miodnia, gdzie matka nie ma prawa wstępu, bo jeżeli wejdzie do miodni, no to mamy wtedy mały bałagan, bo trzeba wszystkie ramki z małymi jajeczkami, z tymi larwami przetransportować na dół, a jeżeli ona nam załaduje, że tak powiem, cały dół i całą górę, no to jesteśmy w ciemnym kącie jesteśmy, żeby nie mówić brzydko. I właśnie teraz, póki jeszcze nie ma takiego mocnego czerwienia. No fakt, że to powinno być zrobione od razu, no ale niestety tato nie miał za bardzo tutaj czasu, działał szybko, bo pogoda była jaka była. Dzisiaj też no jest nie najgorzej, ale coś się chmurzy, więc trzeba szybko też działać. Ponieważ jeszcze tej kraty nie było, no to muszę sprawdzić, czy ta matka się jednak gdzieś nie przedostała na te wyższe ramki, żeby jej tu przypadkiem nie zamknąć do tego. Dlatego tak widzicie, sprawdzam każdą sztukę. Jak jest kilka pszczół, no to widzę od razu, że nie ma, nie? Ale jak niestety trafi się gdzieś... Niestety. Dobrze, jak jest dużo pszczół. Wtedy możemy robić odkłady i możemy być pewni, że rój jest na dobrej drodze, tak? Oczywiście, jeżeli jest jeszcze matka. Ale to jest taka dygresja. Bo muszę sprawdzić, czy się ta matka gdzieś nie przedostała. Żeby, tak jak mówię, być pewnym, że mi tych jajeczek na górze nie złoży. Na razie jest ok. No i powiem wam, że też czeka nas trochę roboty z tymi ulami, bo niby wszystkie są wielkopolskie, niby wszystkie są 12-ramkowe,
ale tak. Część jest od Tumidajewicza. Część jest od chłopaków tam bodajże z Podjasła, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie firma nazywa się Ule Drewmax. Bardzo fajne ule mają. Jeden jest od Ratajczaka, jeden jest gdzieś tam z Oelixa znaleziony. Część jest tutaj takich naszych doróbek jeszcze. No oczywiście nie są to całe ule, jakieś tam, nie wiem, dennica, daszek, jakaś powałka zrobiona. No i wszystko to jest taki misz-masz jeden wielki tak naprawdę. Nic nie jest ze sobą tak fest spasowane. No i też trzeba uważać, no bo na przykład, już Wam pokazuję, to jest bodajże, tak, to jest ten ul. To jest ten ul, to jest ul od Ratajczaka i on, uwierzcie mi, że z żadnym innym ulem nie pasuje. Musieliśmy specjalnie dorabiać korpus, bo akurat mieliśmy tylko jeden, ale musieliśmy specjalnie dorabiać korpus, żeby to mieć jeden kompletny ul, tak, no bo gdzieś tam przypadkiem, gdzieś tam była dokupiona dennica, do dennicy był dokupiony ten, był dokupiony korpus i był dokupiony, była dokupiona nadstawka. No, mieliśmy tam jeden daszek, no i chcieliśmy skompletować po prostu. No jak się okazało, no to nie pasuje z żadnym, dlatego trzeba było całość dorabiać. No i też jak widzicie, część jest na zabudowę ciepłą, część jest na zimną, to też będziemy chcieli ujednolicić. O, ten jest na przykład od Tumidajewicza. Też bardzo fajne ule, nie powiem, że nie. Dosyć sprytnie to jest skonstruowane, ale no w naszym przypadku próbowaliśmy jednego, drugiego i jakoś bardziej nam odpowiada ta chłodniejsza zabudowa. Wygodnie się przy tym pracuje. No i do tego będziemy chcieli dążyć, tak? Mamy jeszcze cztery ule 10-ramkowe, ale one są praktycznie, no właściwie w ogóle nieużywane. Nie stoją tutaj, są schowane w szopie, czekają na lepsze czasy. Nie, nie czekają na lepsze czasy, one czekają na sprzedaż. Jeżeli by ktoś był chętny, to zapraszam do kontaktu. Zresztą pojawi się niedługo ogłoszenie, także będziecie mieli szczegóły mniej więcej, jak to się prezentuje. No i dobra, widzicie, mamy już pusty, o, przykleiły trochę. Mamy już pusty korpus, także można to sobie na boczek odstawić. I co teraz trzeba zrobić? No i trzeba sprawdzić, czy się tam nie wypaliło za bardzo. Chyba trzeba będzie dołożyć próchna. Oczywiście standardowo musiały sobie tutaj nadbudować. No, na szczęście nie jest to dużo. Jak się gdzieś tam czasem szybko przed deszczem chcemy schować i no po prostu z roztargnienia zapomnimy gdzieś tam, czy dosunąć ramkę, czy coś takiego. I zostaje tutaj wolne miejsce między ramkami. Oczywiście w trakcie sezonu, bo teraz to jeszcze jest to w powijakach tak naprawdę, zanim się to wszystko rozpocznie. Swoją drogą, wiecie co to? No, własnej roboty, zatwór, żeby trochę im ograniczyć gniazdo na zimę. One już wyciągamy, bo to jest teraz niepotrzebne. Dobra, jest czysto. Możemy przełożyć cały korpus. Nieelegancko. Tak, uważnie, ostrożnie, żeby nie zgnieść. Ewentualnie zrobić jak najmniejszą krzywdę. Dobra, i będzie, nie? Dobra, powałeczka. Jak wspomniałem, jeszcze tutaj poduszeczka, żeby to gniazdo troszeczkę docieplić, bo te noce są jednak jeszcze chłodne. Daszek, ulik gotowy i został ostatni. Ostatnia sztuka została. Tu już się niestety nie przełoży całego korpusu, bo są krótkie ramki, czyli tak zwane nadstawkowe. Co wam będę pierdzielił? Se zobaczycie. Oto. Dobra, procedura taka sama. No to co wam będę mówił, kichę, nie? No i cóż, zostało tylko to pozamykać i kończymy zabiegi na dzisiaj. Medu zbierać jeszcze nie będziemy. Dokarmiać ich nie ma sensu, bo
pożytki się zaczynają, późno trochę, ale się zaczynają. Zresztą z zimy im zostało sporo, sporo miodu, także nie ma im sensu tutaj nic dokładać. Niech tak pracują, się rozleniwią. To będzie to samo co w filmie o pszczołach. Podadzą nas do sądu, to im zabieramy. I po co to? Cyk. 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 I gitara. Skończone. Kładziemy tylko jeszcze łapciążniki na daszki, żeby nam to nie wywiało. Wiadomo, że na złodzieja to patentu nie ma. No i gitara. Dobra. To ja to sprzątam. I cóż, tyle z mojej strony. Oj, cały odcinek się w kapeluszu. Także i na pożegnanie też go nie ściągam. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, cześć.